Witaj w bajkotece. Zapraszam cię na bajkę. Świnka morska Fifi. Mała świnka morska, Fifi, od zawsze miała jedno wielkie marzenie zostać dziennikarzem śledczym. Mimo, że mieszkała w niewielkiej wiosce, gdzie większość zwierząt zajmowała się spokojnymi, codziennymi czynnościami, Fifi marzyła o ekscytujących przygodach i odkrywaniu tajemnic. Każdego dnia biegała po wiosce, z notatnikiem i ołówkiem, szukając ciekawych historii do swojej małej gazetki, którą regularnie wydawała. Jednak jej ciekawość często przysparzała jej kłopotów. Sąsiedzi narzekali na to, że Fifi wtrąca nos w nie swoje sprawy. Fifi, zostaw mnie w spokoju, nic się tutaj nie dzieje, mówiła stara kura Klara, gdy świnka próbowała dowiedzieć się, dlaczego jej kurnik jest zamknięty w środku dnia. Fifi, Daj już spokój z tymi swoimi pytaniami. Dodawał z irytacją kruk krzysiek, gdy świnka próbowała ustalić, dlaczego zawsze lata w określonym kierunku. Mimo tych trudności, Fifi nie zrażała się. Wiedziała, że każda, nawet najmniejsza wioska, może skrywać swoje tajemnice. Była przekonana, że prędzej czy później znajdzie coś, co zachwyci jej czytelników. Jej gazetka, wioskowe wieści, była jej oczkiem w głowie i starała się, by każdy numer zawierał coś interesującego. Pewnego ranka, gdy słońce wschodziło nad wioską, Fifi wpadła na pomysł, który miał odmienić jej życie. Wioska może być spokojna, ale co z lasem obok, pomyślała, z ekscytacją zapisując swoje myśli. Postanowiła, że tego dnia wyruszy na wyprawę do lasu, aby sprawdzić, czy tam również kryją się jakieś tajemnice, z uśmiechem na pyszczku i notatnikiem w łapce, Fifi ruszyła w stronę drzew, nie zdając sobie sprawy, jak wielka przygoda ją czeka. Fifi, pełna zapału, kontynuowała swoje dziennikarskie przygody. Niestety, jej dociekliwość nie zawsze była mile widziana przez sąsiadów. Świnka z notatnikiem w łapce często przemierzała wioskę, zadając pytania, które wywoływały irytację u innych zwierząt. Pewnego słonecznego poranka Fifi postanowiła przeprowadzić wywiad z sąsiadami, aby dowiedzieć się co u nich słychać. Zaczęła od odwiedzenia starej kury Klary. Klara była znana ze swojego kapryśnego charakteru i zamiłowania do plotek. Fifi liczyła, że może uda się jej zdobyć jakieś ciekawe informacje. Dzień dobry, Pani Klaro, powitała Fifi radośnie. Co u Pani słychać? A co cię to obchodzi, Fifi? Burknęła Klara, trzepocząc skrzydłami. Nie mam teraz czasu na Twoje pytania. Przepraszam, nie chciałam przeszkadzać. Świnka odsunęła się nieco, ale nie poddawała się tak łatwo. Może mogłabym napisać o Pani nowych jajkach w mojej gazetce? Klara spojrzała na nią z ukosa. Jajka, jajka, zawsze tylko jajka. Znajdź sobie inną sensację. Zrezygnowana Fifi ruszyła dalej. Kolejnym przystankiem był kruk Krzysiek. Krzysiek był tajemniczy i często widywano go przelatującego nad wioską w określonych godzinach. Fifi była ciekawa, dlaczego tak się dzieje. Cześć Krzyśku, mogę zadać Ci kilka pytań? Zapytała z uśmiechem. Fifi, naprawdę nie mam teraz czasu odpowiedział kruk, poprawiając swoje pióra. Muszę lecieć na spotkanie z innymi krukami. Spotkanie? O czym będziecie rozmawiać? Dociekała Fifi, ale Krzysiek tylko machnął skrzydłem i odleciał. Niezrażona, Fifi postanowiła odwiedzić jeszcze rodzinę Jerzy. Wiedziała, że jeże są bardzo zajęte przygotowaniami do zimy i być może tam znajdzie coś ciekawego. Niestety, i tym razem jej entuzjazm został zgaszony. Fifi, proszę nie teraz, mówił zniecierpliwiony jeszcze Stefan, nosząc liście do swojego domku. Mamy mnóstwo pracy. Wszędzie, gdzie się zwróciła, Fifi spotykała się z niechęcią i niezrozumieniem. Mimo to nie poddawała się. Wiedziała, że aby zostać prawdziwym dziennikarzem śledczym, musi być wytrwała i cierpliwa. Wieczorem, kiedy słońce zaczynało zachodzić, Fifi usiadła na swoim ulubionym kamieniu nad rzeką. Patrzyła na wodę, myśląc o swoich dziennikarskich marzeniach. Czuła się trochę zniechęcona, ale wiedziała, że nie może się poddać, może jutro znajdę coś naprawdę interesującego, pomyślała z nową determinacją w sercu. Nagle jej uwagę przyciągnął szum dochodzący z lasu. Fifi podniosła głowę i wpatrywała się w ciemniejące drzewa. Może las kryje jakieś tajemnice, o których nikt jeszcze nie wie? Zastanowiła się. Wiedziała, że to może być szansa, na którą czekała. Z nowym zapałem postanowiła, że następnego dnia wyruszy na eksplorację lasu. Następnego poranka Fifi obudziła się wcześnie, pełna energii i determinacji. Ubrała swój mały kapelusik, wzięła notatnik i aparat fotograficzny, a następnie wyruszyła w stronę lasu. Była pewna, że tym razem znajdzie coś naprawdę interesującego. Las był spokojny i cichy, tylko szelest liści i śpiew ptaków towarzyszyły Fifi podczas jej wędrówki. Spacerując wśród drzew, Zauważyła coś niepokojącego, sterty śmieci porozrzucane w różnych miejscach. Były to różne odpady: plastikowe butelki, worki foliowe, puszki i papier. Fifi poczuła smutek, widząc jak piękny las jest zaśmiecony. Kto mógł to zrobić? Pomyślała na głos. Postanowiła dokładniej zbadać teren. Wędrując wzdłuż śladów, które wyglądały jakby prowadziły głębiej w las, Fifi zauważyła, że śmieci były porozrzucane wzdłuż wydeptanej ścieżki. Im dalej szła, tym więcej odpadów znajdowała. W końcu dotarła do miejsca, które wyglądało jak nielegalne wysypisko śmieci. To straszne. Ktoś naprawdę musi za to odpowiadać, powiedziała Fifi robiąc zdjęcia na dowód. Świnka była zdeterminowana, by odkryć, kto za tym stoi, postanowiła założyć fotopułapkę, aby uchwycić sprawcę na gorącym uczynku. Ustawiając kamerę w strategicznym miejscu, miała nadzieję, że uda się jej zdobyć dowody, które będzie mogła przekazać policji. Przez kilka kolejnych dni Fifi codziennie sprawdzała nagrania z fotopułapki. Z niecierpliwością przeglądała zdjęcia i filmy, licząc na to, że w końcu złapie sprawcę. Pewnego ranka, przeglądając najnowsze nagrania, zauważyła coś niezwykłego: dziki buszujące w śmieciach. Ojej, może to dziki są odpowiedzialne za to całe zamieszanie, zastanawiała się Fifi. Jednak po dokładniejszym przyjrzeniu się, zrozumiała, że dziki tylko szukały jedzenia wśród odpadów. Zwierzęta te były równie poszkodowane przez zaśmiecanie lasu, jak reszta jego mieszkańców. Fifi była zawiedziona, ale nie poddawała się. Wiedziała, że musi znaleźć prawdziwego winowajcę. Kilka dni później, na kolejnym nagraniu, zauważyła borsuki grzebiące w śmieciach. Tym razem pomyślała, że może to one są sprawcami. Znowu jednak okazało się, że borsuki tylko zbierały materiały do budowy swoich domów. Fifi czuła się coraz bardziej zdeterminowana, by rozwikłać tę zagadkę. Świnka postanowiła jeszcze raz przeszukać teren wokół nielegalnego wysypiska. Chodząc wzdłuż ścieżek, zauważyła ślady kół, które prowadziły do miejsca, gdzie były wyrzucane śmieci. Ślady były wyraźne i wyglądały na pochodzące od ciężkiego pojazdu. To musi być jakaś ciężarówka, pomyślała Fifi. Ktoś przyjeżdża tutaj regularnie i wyrzuca śmieci. Fifi wiedziała, że jest blisko rozwiązania zagadki. Postanowiła przenocować w lesie, aby osobiście zobaczyć, kto przyjeżdża wyrzucać odpady. Ukryta w krzakach, czekała w ciemności, nasłuchując każdego dźwięku. Jej serce biło szybciej z każdym szelestem liści i trzaskiem gałęzi. Gdy nastał świt, Fifi w końcu usłyszała dźwięk silnika. Zza drzew wyłoniła się duża ciężarówka. Świnka zobaczyła jak kierowca wysiada i zaczyna wyrzucać worki ze śmieciami. Fifi nie mogła uwierzyć własnym oczom. To był pan Kręciołek, miejscowy przedsiębiorca. Fifi wiedziała, że ma już dowody na jego nielegalne działania. Fifi wróciła do domu z nową determinacją. Wiedziała, że aby dowiedzieć się więcej o tym, co robi pan Kręciołek, potrzebuje solidnych dowodów. Dlatego postanowiła założyć więcej fotopułapek w strategicznych miejscach wokół nielegalnego wysypiska. Każdego dnia starannie sprawdzała nagrania, mając nadzieję na odkrycie nowych informacji. Pierwszej nocy, gdy sprawdziła nagrania, zobaczyła ponownie dziki buszujące w śmieciach. Tym razem, zamiast się denerwować, Fifi przyjrzała się uważnie. Dziki były tylko ofiarami tej sytuacji. Szukały jedzenia, które mogło być ukryte w odpadach. Kolejnej nocy nagrania pokazały borsuki zbierające twarde materiały z odpadów. Borsuki wydawały się wykorzystywać resztki do budowy swoich nor. Fifi zaczęła zdawać sobie sprawę, że te zwierzęta nie były winowajcami, lecz także poszkodowanymi przez nielegalne wysypisko. Zdecydowała, że musi znaleźć prawdziwego sprawcę zanim śmieci zaczną jeszcze bardziej zagrażać lasowi. Kiedy przyszła trzecia noc, Fifi zainstalowała dodatkową fotopułapkę na ścieżce, którą widziała ostatnio. Tym razem udało jej się uchwycić coś niezwykłego. W środku nocy ciężarówka znowu pojawiła się w lesie. Świnka obserwowała z zapartym tchem, jak kierowca z latarką w ręku wyrzuca kolejne worki ze śmieciami. Rano Fifi wróciła do wioski z najnowszymi dowodami. Wiedziała, że to nie wystarczy, musiała zebrać jeszcze więcej materiału, aby mieć pewność, że winny zostanie ukarany. Każdej nocy, przez kolejne dni, Fifi nagrywała kolejne wizyty ciężarówki. Na jednym z nagrań zobaczyła wyraźnie twarz kierowcy. To był pan Kręciołek. Teraz miała pewność, Świnka zdecydowała że czas działać. Udała się do najbliższego posterunku policji, gdzie przedstawiła wszystkie dowody, które udało jej się zgromadzić. Policjanci byli zaskoczeni, że taka mała świnka mogła zrobić coś takiego, ale docenili jej determinację i poświęcenie. Dziękujemy, Fifi, powiedział sierżant Kłaczek. Dzięki tobie możemy wreszcie rozwiązać ten problem. Obiecujemy, że pan Kręciołek poniesie odpowiedzialność za swoje czyny. Fifi była dumna ze swojej pracy, ale wiedziała, że to jeszcze nie koniec. Postanowiła wrócić do lasu, aby zobaczyć, czy coś jeszcze może zrobić. Gdy dotarła na miejsce, zobaczyła dziki i borsuki buszujące w śmieciach. Zwierzęta były zdezorientowane, ale Fifi wiedziała, że teraz, kiedy sprawa została zgłoszona na policję, Las wkrótce znów będzie czysty. Kiedy wróciła do domu, Fifi usiadła przy swoim biurku i zaczęła pisać artykuł do gazetki Wioskowe Wieści. Opisała swoją przygodę, odkrycie nielegalnego wysypiska i jak udało jej się zebrać dowody. Wiedziała, że ten artykuł będzie niezwykle ważny dla mieszkańców wioski. Nazajutrz, gdy gazetka trafiła do rąk mieszkańców, reakcja była natychmiastowa. Wszyscy byli pod wrażeniem odwagi i determinacji Fifi. Nawet ci, którzy wcześniej narzekali na jej ciekawość, teraz zrozumieli, że jej upór i dociekliwość przyniosły wiosce wielkie korzyści. Wieczorem, gdy słońce zachodziło, Fifi siedziała nad rzeką, patrząc na odbijające się w wodzie promienie. Czuła się szczęśliwa i dumna z tego, co osiągnęła. Wiedziała, że to dopiero początek jej przygód jako dziennikarza śledczego. Las był bezpieczny, a ona zyskała szacunek i uznanie mieszkańców wioski. Kolejne dni po zgłoszeniu sprawy na policję były pełne niepewności i oczekiwania. Fifi każdego ranka z ciekawością sprawdzała najnowsze informacje w lokalnej gazecie. Ale nie widziała jeszcze żadnych wieści o aresztowaniu pana Kręciołka. Wiedziała, że musi być cierpliwa, ale jej natura dziennikarza śledczego nie pozwalała jej spocząć na laurach. Chciała być pewna, że sprawa zostanie rozwiązana do końca. Pewnego popołudnia, gdy Fifi przechadzała się po lesie, spotkała dziki, które buszowały w śmieciach. Postanowiła podejść bliżej, aby zobaczyć, czy nie odkryje czegoś nowego. Przyglądała się zwierzętom starając się zrozumieć, dlaczego wybierają właśnie to miejsce na poszukiwanie jedzenia. Hej, dziki, zawołała Fifi, co tu robicie? Szukamy jedzenia, odpowiedział największy z dzików. Kiedyś ten las był czysty i pełen smakołyków, ale teraz musimy szukać jedzenia w śmieciach. Fifi westchnęła. Wiedziała, że problem jest poważniejszy niż się wydawało. Nielegalne wysypisko śmieci nie tylko zanieczyszczało las, ale również wpływało na życie jego mieszkańców. Następnego dnia Fifi postanowiła przeprowadzić wywiad z borsukami. Wiedziała, że borsuki również korzystały z odpadów, ale w innym celu budowały swoje domy. Udała się do ich nory i zapukała delikatnie. Dzień dobry, borsuki. Mogę zadać wam kilka pytań? Zapytała świnka. Borsuki wyszły na zewnątrz, zdziwione wizytą. O co chodzi, Fifi? zapytał jeden z borsuków. Widziałam was w lesie, jak zbieracie materiały ze śmieci. Dlaczego to robicie? Potrzebujemy twardych materiałów do budowy naszych domów, odpowiedział jeden z borsuków. Niestety, teraz najłatwiej znaleźć je w tych śmieciach. Fifi zanotowała wszystkie odpowiedzi w swoim notatniku. Wiedziała, że musi coś zrobić, aby pomóc zwierzętom. Postanowiła zorganizować akcję sprzątania lasu. Z pomocą sąsiadów udało jej się zebrać grupę chętnych do pracy. Wszyscy mieszkańcy wioski zebrali się o świcie, uzbrojeni w worki na śmieci, rękawice i narzędzia do sprzątania. Fifi była zaskoczona, jak wiele osób przyszło jej pomóc. Nawet stara kura Klara, która zwykle była sceptyczna wobec pomysłów świnki, przyszła z miotłą w ręku. Zrobimy to razem, Fifi, powiedziała Klara. Czas oczyścić nasz las. Przez cały dzień mieszkańcy pracowali ramię w ramię zbierając śmieci i segregując odpady. Fifi biegała między nimi robiąc zdjęcia i notatki. Wiedziała, że ten dzień będzie ważnym momentem w historii ich wioski. Pod koniec dnia las wyglądał o wiele lepiej. Worki pełne śmieci zostały ustawione na skraju lasu, gotowe do wywiezienia. Fifi czuła się dumna z osiągnięć swojej społeczności, ale wiedziała, że to tylko pierwszy krok. Wieczorem, zmęczona, ale szczęśliwa, Fifi usiadła nad rzeką. Myślała o dzikach i borsukach, które teraz mogły cieszyć się czystszym lasem. Wiedziała, że muszą znaleźć długoterminowe rozwiązanie, aby problem nie powtórzył się w przyszłości. Nagle usłyszała szelest liści. Odwróciła się i zobaczyła pana kręciołka zbliżającego się do niej wyglądał na zakłopotanego i skruszonego. Fifi, musimy porozmawiać, powiedział cicho. Wiem, że to ja wyrzucałem te śmieci i bardzo tego żałuję. Chcę naprawić swoje błędy. Fifi spojrzała na niego z niedowierzaniem, ale w głębi duszy poczuła, że to może być początek czegoś dobrego. Wysłuchała go uważnie, gotowa dać mu szansę na odkupienie win. Po wieczornej rozmowie z panem Kręciołkiem, Fifi nie mogła zasnąć. Jego skrucha wydawała się szczera, ale świnka wiedziała, że musi upewnić się, iż las będzie bezpieczny na dłużej. Następnego ranka z nową energią wyruszyła ponownie do lasu, aby sprawdzić, czy pojawiły się jakieś nowe ślady. Spacerując po lesie, Fifi natknęła się na borsuki. Zwierzęta te były teraz bardziej przyjazne, zdając sobie sprawę, że Fifi. Naprawdę chcę im pomóc. Świnka postanowiła przeprowadzić bardziej szczegółowe badania, aby zrozumieć jakie materiały borsuki zbierają i dlaczego. Witajcie borsuki. Powitała ich Fifi z uśmiechem. Chciałabym dowiedzieć się więcej o waszych potrzebach budowlanych. Czy mogłabym zobaczyć jak zbieracie materiały do budowy waszych domów? Największy z borsuków Staszek skinął głową i zaprosił Fifi do swojej nory. Chodź za mną, Fifi, powiedział. Pokażemy ci, co zbieramy i jak to wykorzystujemy. Fifi była zafascynowana. Borsuki zabrały ją na wycieczkę po swoim terytorium, pokazując różne miejsca, w których zbierają materiały. W niektórych miejscach nadal znajdowały się śmieci, które borsuki wykorzystywały do budowy swoich domów. Zbieramy plastikowe butelki, puszki, i kawałki metalu, wyjaśnił Staszek. Są wytrzymałe i idealne do budowy ścian naszych nor. Fifi zapisała wszystko w swoim notatniku. Wiedziała, że musi znaleźć sposób, aby dostarczyć borsukom lepsze materiały, które nie będą pochodziły z odpadów. Po powrocie do wioski, Fifi postanowiła porozmawiać z mieszkańcami o sytuacji borsuków. Zorganizowała zebranie, na którym opowiedziała o potrzebach zwierząt i przedstawiła plan, jak można im pomóc. Wszyscy byli zgodni, że trzeba coś zrobić. Możemy zbierać stare drewno i inne naturalne materiały, zaproponował pan Kręciołek. Mam wiele desek, które mogłyby się przydać borsukom. Ja też mogę pomóc, powiedziała kura Klara. Mam trochę starych koszy wiklinowych, które można rozłożyć na części. Fifi była zachwycona zaangażowaniem mieszkańców. Wszyscy postanowili zebrać się następnego dnia i przynieść wszystkie materiały, które mogłyby się przydać borsukom. Gdy nastał poranek, na skraju lasu pojawiła się wielka sterta drewna, wikliny i innych naturalnych surowców. Borsuki były zaskoczone i wdzięczne. Dzięki nowym materiałom mogły zbudować solidniejsze i bezpieczniejsze domy. Fifi czuła, że zrobiła coś naprawdę dobrego. Kilka dni później, Fifi postanowiła jeszcze raz przejrzeć nagrania z fotopułapek. Zauważyła, że od momentu, gdy mieszkańcy wioski zaczęli sprzątać las, liczba śmieci zaczęła się zmniejszać. Pan Kręciołek dotrzymał swojej obietnicy i przestał wyrzucać śmieci do lasu. Świnka wiedziała, że to dopiero początek. Razem z mieszkańcami wioski postanowiła zorganizować regularne akcje sprzątania, aby las był zawsze czysty i bezpieczny. Fifi zdała sobie sprawę, że jej marzenie o byciu dziennikarzem śledczym przyniosło korzyści nie tylko jej, ale całej społeczności. Wieczorem, gdy słońce zaczynało zachodzić, Fifi siedziała nad rzeką, patrząc na odbijające się w wodzie promienie. Czuła się spełniona i szczęśliwa, wiedząc, że jej wysiłki nie poszły na marne. Wszyscy w wiosce teraz rozumieli, jak ważne jest dbanie o swoje otoczenie i jak wielką rolę może odegrać jedna mała świnka morska z wielkim marzeniem. Fifi wiedziała, że mimo poprawy sytuacji w lesie sprawa nielegalnego wysypiska śmieci nie była jeszcze zamknięta. Postanowiła przeprowadzić ostatnie dochodzenie, aby upewnić się, że winowajca zostanie odpowiednio ukarany. Z nową energią i determinacją świnka ruszyła do lasu, tym razem w towarzystwie policjantów, którzy przyjęli jej zgłoszenie. Gdy dotarli na miejsce, zaskoczyli pana kręciołka przy pracy. Mężczyzna właśnie wyciągał worki ze śmieciami z ciężarówki. Widząc Fifi i policjantów, opuścił ręce i spuścił głowę. Wiem, co zrobiłem, powiedział cicho. Nie miałem prawa tak postępować. Chciałem tylko zaoszczędzić. Ale teraz rozumiem, jakie to miało konsekwencje. Sierżant Kłaczek podszedł do pana Kręciołka i zdecydowanie oznajmił. Panie Kręciołek, za swoje czyny otrzyma pan surowy mandat. Musi pan również naprawić szkody, jakie wyrządził pan lasowi. Pan Kręciołek pokiwał głową, zgadzając się na wszystkie warunki. Wszyscy mieszkańcy wioski, w tym Fifi, byli świadkami, jak Kręciołek zaczyna sprzątać las i wywozić śmieci na legalne wysypisko. Policjanci monitorowali jego działania, aby upewnić się, że sytuacja się nie powtórzy. Dzięki zaangażowaniu Fifi, las został uratowany, a sprawca ukarany. Świnka stała się bohaterką w swojej wiosce. Nawet najbardziej sceptyczni sąsiedzi, jak kura Klara i kruk Krzysiek, gratulowali jej odwagi i determinacji. Wieczorem, przy ognisku zorganizowanym przez mieszkańców, wszyscy świętowali sukces Fifi. Świnka morska, spełniwszy swoje marzenie, wiedziała, że jej przygody jako dziennikarza śledczego dopiero się zaczynają. Przykład Fifi pokazał wszystkim, że każdy, nawet najmniejszy, może zmienić świat na lepsze. Mam nadzieję, że bajka ci się podobała. Do zobaczenia kolejnym razem na bajkotece.